Na stadionie Legii Warszawa są 31103 krzesełka, w większości zielone. Napis Legia składa się z 456 białych siedzeń. Jakim procentem wszystkich krzesełek na stadionie są te, które tworzą napis Legia? Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy podzielić liczbę białych krzesełek tworzących napis Legia przez liczbę wszystkich krzesełek, a wynik pomnożyć przez 100%. Iloraz liczb oznaczających krzesełka zapiszę w postaci ułamka. W liczniku zapisujemy 456, w mianowniku 31103 i ten iloraz zapisany w postaci ułamka mnożymy przez 100%. Ten iloraz obliczę na kalkulatorze. Obliczę teraz, ile to jest 456 podzielić przez 31103. Ten ułamek jest równy tyle. To jest bardzo mała liczba. Zwróć uwagę, że ma ona mnóstwo cyfr po przecinku. Teraz widzisz, dlaczego wartości procentowe są zaokrąglane. Liczbę, którą mamy na kalkulatorze, pomnożymy przez 100. Otrzymamy taką liczbę. Pamiętaj, że wartości procentowe zaokrąglamy zazwyczaj do dwóch miejsc po przecinku. Powiemy zatem, że krzesełka tworzące biały napis legia stanowią około 1,47% wszystkich miejsc siedzących. To jest nasza odpowiedź.